Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam sposób na zarobek na naklejkach byłego już gracza Made in Brazil, a mianowicie Colziry. Ale jeszcze przed tym odcinkowy giveaway na 20 zł PaySafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, ostatnimi czasy w świecie e-sportu pojawiło się od groma plotek, jakoby szeregi FaZe Clan miałby zasilić będący na ławce rezerwowych drużynie Made in Brazil Colziry. Ostatecznie plotki okazały się prawdziwe, a sam Colziry zdążył już rozegrać kilka spotkań w barwach FaZe Clan podczas turnieju w Nowym Jorku, z którego szybko zdążyli odpaść. Do czego zmierzam? Colziry dołączając do FaZe Clan przerwał pewnego rodzaju epokę, w której trzymał się on mniej więcej z tymi samymi osobami, z którymi prawie zawsze tworzył w pełni brazylijski skład grający dla takich organizacji jak Luminosity, SK Gaming czy właśnie do niedawna Made in Brazil. Były oczywiście jakieś wyjątki, jak chociażby pewien okres, w którym do SK Gaming, a potem Made in Brazil dołączyło dwóch amerykańskich graczy, a mianowicie Stewie oraz Tarik, co z pewnością nie należało do jednych z lepszych decyzji zarządu. Wracając do tematu, z pewnością polecam wam inwestowanie w naklejki Colziry z czasów, kiedy grał on jeszcze w Made in Brazil, zwłaszcza że notabene w tej drużynie Colziry posiada naklejki tylko z trzech turniejów, co również powinno wpłynąć na to, że ceny naklejek Dawida w tej właśnie drużynie pójdą znacznie do góry. Nie wykluczam również inwestowania w naklejki z czasów, gdy Colziry grał pod barwami chociażby Luminosity czy SK Gaming, zwłaszcza że szanse na zobaczenie go ponownie w pełni brazylijskim składzie z chociaż częścią jego starych teammateów będą raczej znikome, a sam Colziry pewnie skupi się teraz na grze dla FaZe Clan, dążąc do zbudowania super teamu złożonego z samych głośnych nazwisk, więc zapewne przez najbliższe kilka lat Colziry będzie posiadać naklejki w tej oto drużynie. No i co, to by było na tyle, dajcie znać co sądzicie o transferze Colziry, przypominam o konkursie na początku filmu, no i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!